Dzisiaj jest 7 stycznia 2024. Dzisiaj są moje 36 urodziny. Także 100 lat, 100 lat. Wszystkiego najlepszego. Nigdy nie przypuszczałem, że spędzę urodziny sam na parkingu w samochodzie. Część inauguracyjna już skończona, także witajcie przyjaciele. Nie było vlogów przez pewien czas, ale to nie znaczy, że vlogów nie będzie. Wręcz przeciwnie, będą vlogi. Nie było z kilku powodów. Między innymi dlatego, że nienawidzę grudnia. Grudzień dla mnie jest najgorszym miesiącem w roku, bo są święta i wszyscy żyją świętami. Później jest Sylwester i wszyscy żyją Sylwestrem. I nic przez grudzień nie idzie załatwić. W sklepach są kolejki, nie wiadomo co. Nie lubię grudnia. Miałem też szkolenie, więc jakby też nie było mnie na miejscu. No i ostatnia sprawa jest taka, że chciałem zrobić sobie miesiąc przerwy od vlogów, żeby zobaczyć, jak będą statystyki vloga wyglądały po takiej miesięcznej przerwie. I są akceptowalne. Nawet są troszkę powyżej moich oczekiwań, także dziękuję serdecznie. No. I wracamy do vlogów i będą vlogi. Także kontynuujemy ostatni sezon vloga. Ostatni, bo jak zrezygnuję, to już więcej nie będzie, już nie będę do tego wracał, także to jest ostatni sezon. Oby trwał do końca. Bezapelacyjnie, do samego końca. Na dworze jest minus 12, ma zejść do minus 15, może nawet więcej, nie wiem dokładnie. Śpimy dzisiaj w samochodzie, także będzie ciekawie. Ale to już reszta vloga będzie jutro. Pewnie nagram jutro, jak będę wstawał i zobaczycie, czy przeżyłem, czy nie przeżyłem. Znaczy, no przeżyję, no to nie są jakieś złe warunki, po pierwsze. Po drugie, mam zbudowany taki specjalny namiot, który jest naprawdę, no komfortowo się tam mieszka w tym samochodzie. Byłem już na szkoleniu w Warszawie, właśnie go testowałem i było super. Także no, nie przedłużając więcej, wracamy do vloga. Widzimy się rano, przyjaciele. Dzięki, że spędziliście ze mną moje urodziny. Widzimy się jutro. Halo, zapomniałem tamtej kamery, mam tylko telefon. Ciekawostki z życia Sławomira. W samochodzie mamy minus 1,9 stopnia. Nie wiem, czy to widać. To jest termometr tutaj, który jest w tym, o, z tyłu w samochodzie. Po dwóch godzinach, po 4 godzinach spania. Minus 1,9 stopnia w samochodzie. Także sam nie myślałem, że tak będzie zimno. Idziemy odpalić furę i się trochę ogrzać, bo powiem szczerze, ta temperatura nie jest superancka. I to jest temperatura tutaj u mnie, w moim namiociku samochodowym. Teraz zobaczymy, jaka będzie wreszcie samochodu, ale będzie gorzej, tylko wreszcie samochodu nie mam już termometra. Ja pierdzielę, przełączyłem się właśnie na normalną kamerę. Na dworze jest dalej minus 14 stopni, ała. To jest ten sam moment, ale zobaczcie. To jest moja butla gazowa. Gaz jest tak gęsty, że to się nie chce palić. Teraz dopiero zaskoczyło się, zapaliło lepiej. Bo gaz, o Jezu, w mróz zmienia swoją gęstość. Także nie mogłem tego rozpalić nawet. W sensie gęstość. No się robi po prostu zimniejszy. Tak mi się wydaje, że on jest wtedy, się gorzej pali i ma gorszy przepływ przez butlę. Ale już się ładnie zapaliło, więc nie zamarznę. Dobra.
Ahoj, przygoda, jakie lubię takie przygody, ale piździ, kurde. Jak na dworze jest minus 14, to tutaj w tym samochodzie też jest minus 14, także fajniusio. Ale zaraz będziesz fajnie cieplutko. Kurde, powiem już szczerze, nie? Przy takim ekwipunku jak mój, czyli nie jakimś tam super ekwipunku, no teraz się trzęsę z zimna, nie? To jest już hardcore. Ale cóż. Nikt nie mówił, że życie będzie proste, nie? Przynajmniej czujesz, że żyjesz. Ale się cieplej robi, jest git. Dzień dobry, przyjaciele. 7:28. Temperatura na pokładzie naszego namiotu. Gdzie jest termometr? Tu jest. Temperatura na pokładzie naszego namiotu już jest troszkę cieplej. Minus 0,2 stopnia. Nie wiem, czy to widać. Minus 0,2 stopnia. Aha, i tu mam jeszcze jeden termometr, a ten pokazuje... Nie, ten jest 0,7, a ten 1,4. Czyli definitywnie cieplej niż w nocy. Wstajemy. Nowy dzień. Witajcie, przyjaciele. 8 stycznia. Sławomir ma 36 lat i jeden dzień. O, a tak na marginesie, tak wygląda mój namiot. Proszę. Czy to nie jest piękne? Tu są nóżki moje. I tak można żyć. Właściwie tak, jak się przesunę głową do końca samochodu, teraz mam głowę do końca samochodu, to nogi mogę wyprostować. Jest idealna długość. No. Także wyłazimy stąd. Wyłazimy stąd. Może nie jest najcieplej. Włączymy sobie butlę z gazem, bo musimy ją wykorzystać do końca, bo jest już mało gazu, trzeba będzie wymienić na nową. Uwaga. No, tak to wygląda. Właściwie to mam nową kamerkę, więc jakość tego vloga za chwilę ulegnie zmianie na lepszą. Ale na razie korzystam z tej kamery, bo jest dużo wygodniejsza w samochodzie. Z tej, czyli z DJI Osmo Action. Tu mi spadła ta ochrona, żebym się nie poparzył. Się chyba to wygięło trochę. Zaraz naprawimy. Teraz nie założę tego, bo jest gorące. A nie, założę. O. Zaraz przejdziemy do przodu, odpalimy furę i będzie ciepło. Oczywiście jak się mieszka w aucie, to się przechodzi do przodu i się odpala furę. Daje się ogrzewanie na maksimum, ogrzewanie, nie klimatyzację, i włącza zamknięty obieg powietrza w samochodzie, przez co jest cieplej szybciej. Dobra, tu niech nam już dmucha i bucha. Piec z rozgrzanego już brzucha. A my idziemy do przodu naszej kabiny. Trochę mam bałagan w samochodzie, bo w sumie nie do końca tak planowałem ten wyjazd. Także dobrze by było to posprzątać, ale trudno. Ja wam nie zaglądam, jak macie w mieszkaniu, także nie komentujcie mojego bałaganu.
I teraz coś, co najbardziej kocham w tej furce, czyli możliwość przejścia sobie po podłodze hopsa do samochodu do przodu. Odpalamy trupa. O, no jest pięknie. Wyspałem się nawet dzisiaj, było fajnie. Było fajnie, bardzo, bardzo przyjemnie. I zamknięty obieg powietrza. Trochę damy mu gazu, żeby przeszedł na gaz, na LPG, ale bardzo malutko, bo jest minus 15, więc nie chcemy przekręcić mu panewek przy okazji. Minus 15. I bardzo się cieszę, że było minus 15, bo to minus 14, które było w nocy wcześniej, słabo wyglądało, a minus 15 to już jest taki, no taka bardziej okrągła cyfra. Fajnie. Następnym razem może będzie minus 20. Czy da się spać w samochodzie w takich temperaturach, mając z tyłu coś takiego, taką zabudowę, nazwijmy to, namiot, jak zwał, tak zwał? Da się bez najmniejszego problemu, uważam. Także dobra, nie będę już strzępił ryja, bo jest nawiew włączony, więc pewnie będzie mnie mało słychać. Więc widzimy się w następnym vlogu. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się.